witajcie w kolejnym odcinku naszej serii 6 biegów. Jak co odcinek powiem Wam 6 ciekawostek o danym modelu. Tym razem samochód, który w żaden sposób nie jest ani historyczny, ani przełomowy, ale myślę, że każdy prawdziwy fan chciałby go mieć w swoim garażu, czyli Mercedes SLS AMG numer 1. Dopisek AMG możemy znaleźć na bardzo wielu modelach Mercedesa. Jednak oznacza to tyle, że firma AMG, czyli nadworny tuner, wzmocnił seryjny samochód. W przypadku modelu SLS AMG jest troszeczkę inaczej, dlatego że samochód od początku do końca został w pełni zaprojektowany i skonstruowany przez firmę AMG. Jest to pierwszy tego typu projekt i Mercedes dał firmie AMG wolną rękę w tym przypadku. Numer 2. Jak łatwo można się domyśleć, pod maską tego potwora znajduje się oczywiście jednostka skonstruowana przez firmę AMG. Jest to model AMG63. Jest to najmocniejsza jednostka wolnossąca montowana w seryjnym samochodzie. Serce SLS-a to V8 o pojemności 6,2 litra. I w zależności od wersji tego modelu ma ona od 571 koni do 630. Numer 3. Mercedes 300 SL jest uważany za dziadka modelu SLS. Był to model bardzo innowacyjny i wiele elementów w tym samochodzie było z aluminium. Podobnie jest w Mercedesie SLS AMG, jednak tutaj zarówno całe nadwozie i podwozie jest wykonane właśnie z tego metalu. Jest to pierwszy seryjny samochód skonstruowany właśnie w taki sposób. Numer 4. Jak już wspominałem wcześniej, najmocniejszą wersją Mercedesa SLS była ta o mocy 630 koni. Jednak AMG pokusiło się o coś, co na dzień dzisiejszy jest codziennością, czyli stworzyli w pełni elektryczny model. I tak SLS AMG Coupe Electric Drive. Był to samochód, który miał zamontowane 4 silniki elektryczne o łącznej mocy 751 koni. Samochód przyspiesza do setki w 3,8 sekundy, czyli o 0,01 lepiej niż jego podstawowy model. Akumulatory w tym modelu pozwalają na przejechanie około 250 km. Numer 5. Nie wiem, czy ktokolwiek z Was zastanawiał się kiedyś nad tym, co się dzieje, kiedy taki samochód jak Mercedes SLS dachuje. Problem jest taki, że w tym modelu drzwi otwierają się do góry. I teraz w momencie, kiedy samochód leży na dachu, nie ma możliwości ani z zewnątrz, ani wewnątrz otwarcia go i dostępu do ludzi w środku. Jednak konstruktorzy AMG wymyślili, co z tym zrobić. I tak w zawiasach tego samochodu mamy zamontowane ładunki wybuchowe, które w momencie wypadku mogą zostać odpalone zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz i drzwi odskakują na bok, dzięki czemu mamy dostęp do środka. Numer 6. Bardzo często bywa tak, że na takie super samochody jak Mercedes SLS AMG trzeba bardzo długo czekać. Nieraz jest to pół roku, nieraz rok, nieraz dłużej. I nie inaczej było w przypadku Argentyńczyka, którego kontener razem z samochodem zaginął. Jak się później okazało, kontener wraz z samochodem wpadł do wody w okolicach Buenos Aires. Po długich poszukiwaniach znaleziono kontener, wyciągnięto samochód. Jak można się domyśleć, nie wyglądał on zbyt ciekawie. Dzięki temu, że samochód był z aluminium, to sama konstrukcja jeszcze jako tako się trzymała. Mamy oczywiście bieg wsteczny. Każdy, kto kiedykolwiek otrzymał mandat za nadmierną prędkość, dobrze wie, jak to boli. Jednak na pewno nie tak bardzo jak pewnego Szweda, który na szwajcarskiej autostradzie próbował zamknąć licznik w swoim Mercedesie SLS AMG. Otrzymał on mandat w wysokości 1,080,000 franków. Oczywiście oprócz tego stracił prawo jazdy oraz został mu skonfiskowany samochód. Za wysokość tego mandatu mógłby sobie kupić 4 takie samochody. I był to najwyższy mandat, jaki kiedykolwiek w historii został wystawiony. Jeśli odcinek Wam się podobał, dawajcie oczywiście łapkę, subskrybujcie kanał i w komentarzach wpisujcie, o jakich kolejnych modelach chcielibyście usłyszeć ciekawostki. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.